Dzień dobry Państwu. W tym roku mija 10. rocznica śmierci Restytuta Staniewicza. Z tej okazji zapraszamy na sesję poświęconą pamięci Restytuta Staniewicza. W tej sesji biorą udział pan marszałek Marek Jurek, profesor Aleksander Hall i profesor Tomasz Schramm. W pierwszej kolejności pani Aleksandra Hecker przedstawi nam postać Restytuta Staniewicza. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Przedstawię krótki rys biograficzny Restytuta Staniewicza. Restytut Staniewicz był synem profesora i przedwojennego ministra reform rolnych Witolda Staniewicza oraz nauczycielki wileńskich gimnazjów Eugenii Sumorok. Jak wspominał, duży wpływ na kształtowanie jego osobowości ideowo-politycznej miała właśnie matka, polonistka i wielbicielka poezji Adama Mickiewicza. Dzieciństwo spędził w Wilnie i tam też pobierał pierwsze nauki. W czasie II wojny światowej zdobywał wiedzę w zakresie gimnazjum, uczestnicząc w tajnych kompletach. Wówczas też, pomimo młodego wieku, był łącznikiem i kolporterem Biura Informacji i Propagandy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. W lipcu 1945 roku w ramach akcji repatriacyjnej wraz z rodzicami znalazł się w Poznaniu. Mimo zmiany miejsca zamieszkania, nadal był emocjonalnie związany z Kresami. Świadczyło o tym jego pełny pamiątek po Wilnie i marszałku Józefie Piłsudskim mieszkanie. W liceum imienia Marii Magdaleny w Poznaniu zdał egzamin dojrzałości i jak wspominał, chciał już wtedy działać w legalnej opozycji. Jednak młodzieżówka Stronnictwa Pracy, w której działalność próbował się zaangażować, została zinfiltrowana przez agentów. Wówczas, korzystając z rady ojca, opuścił tę organizację. Po maturze studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Kilka miesięcy przed uzyskaniem tytułu magistra podjął dodatkowe studia na Wydziale Humanistycznym. Pragnął rozpocząć edukację od trzeciego roku studiów, a wniosek do dziekana Wydziału Humanistycznego został poparty przez znamienitych profesorów Kazimierza Tymienieckiego i Janusza Pajewskiego. Rada Wydziału Humanistycznego, zważywszy na ukończone przez Restytuta Staniewicza studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym, przychyliła się do wniosku. Jednak ze względu na rodzinno-finansowe problemy nie mógł ukończyć edukacji z historii i zdać wszystkich egzaminów. Bowiem ojciec Restytuta Staniewicza, jako przedwojenny profesor Uniwersytetu Wileńskiego i minister, znajdował się w zainteresowaniu Urzędu Bezpieczeństwa. Został zatrzymany 21 października 1950 roku za napisanie broszury Wilno w czasach II wojny światowej. W tekście pojawiły się informacje o współpracy radzieckich partyzantów z Niemcami skierowanej przeciwko Armii Krajowej i rozstrzeliwaniu żołnierzy AK. Śledztwo udało umorzyć się w kwietniu 1952 roku, jednak nie pozwolono profesorowi na powrót na uniwersytet, a dodatkowo jego prace zostały objęte zakazem druku. Matka Eugenia również wówczas została wyrzucona z pracy. Sytuacja ekonomiczna rodziny uległa wówczas znacznej destabilizacji. Restytut Staniewicz w styczniu 1953 roku podjął pracę w poznańskim przedsiębiorstwie robót drogowych, początkowo jako starszy referent w dziale organizacji zatrudnienia i płac, a od marca 1954 roku na stanowisku kierownika sekcji planowania, organizacji, zatrudnienia i płac. W 1956 roku zainicjował tam strajk w czasie Poznańskiego Czerwca i właśnie za udział w protestach został zwolniony z pracy.
Od lutego 1958 Restytut Staniewicz związał się z towarzystwem wokół czasopisma Więź oraz był zaangażowany w tworzenie klubów inteligencji katolickiej. Od roku 1956 do 1959 wykonywał pracę na zlecenie Instytutu Zachodniego. Od czerwca 1959 został zatrudniony na stałe w Instytucie Zachodnim w sekcji najnowszej historii Niemiec. Restytut Staniewicz zajmował się zagadnieniami przedwojennej mniejszości niemieckiej w Polsce oraz polityką okupacyjną w Niemczech w latach 1945-1949. W trakcie pracy w Instytucie Zachodnim w dniu 15 marca 1965 roku obronił doktorat Mniejszość niemiecka w województwie śląskim w latach 1922-1933. Promotorem pracy był profesor Janusz Pajewski. Jako pracownik Instytutu Zachodniego odmówił podpisania protestu w sprawie listu Episkopatu Polski do biskupów niemieckich oraz wzięcia udziału w partyjnych obchodach tysiąclecia państwa polskiego. Stracił wówczas możliwość wyjazdu za granicę do archiwów. Z początkiem roku 1971 został zwolniony z pracy. Dopiero z rokiem 1972 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Polskiej Akademii Nauk z przydziałem do Biblioteki Kurnickiej. Kontynuował swoje badania aż do stycznia 1978 roku, kiedy to rozwiązano z nim umowę. Przez ten cały czas, równolegle z pracą naukową, prowadził zaangażowaną działalność opozycyjną. Niezwykle ważnym elementem jego działalności były organizowane i prowadzone dyskusje, spotkania rocznicowe i odczyty poświęcone historii Polski. Już od początku lat 60. działał w grupie historyków, która przyjęła sobie za zadanie przedstawianie prawdy o II Rzeczypospolitej oraz wrześniu 1939 roku. Uczestnicząc w konferencjach oraz za pomocą artykułów, przedstawiali oni historię w sposób zdecydowanie inny od wizerunku przeszłości kreowanego przez władze PRL. Jednocześnie Restytut Staniewicz podkreślał: to, co robiłem w Poznaniu, nie było wykonywaniem jakichś zadań. To były działania własne. Brał udział także w organizowaniu uroczystości patriotycznych, jak 12 maja 1967 roku, kiedy to w kościele dominikanów odbyła się msza w rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Później w czasie prywatnego spotkania odbył się wykład na temat marszałka. W 1968 roku głośno protestował przeciwko pacyfikacji marca 1968, a po wszystkim wspierał represjonowanych studentów, szczególnie Wyższej Szkoły Rolniczej. W 1973 roku zorganizował w swoim mieszkaniu obchody 55. rocznicy odzyskania niepodległości, które zgromadziły około 50 osób reprezentujących różne środowiska – studenckie, kombatanckie oraz klubu inteligencji katolickiej. Jako zwolennik idei Międzymorza zadbał wówczas o wystrój mieszkania i udekorował je barwami narodów – polskiego, litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Dodatkowo podczas spotkania odbył się odczyt historyczny. Wieczór w marcu 1974 roku zorganizowany był pod tytułem Cztery rocznice roku 1974. 70. rocznicy pierwszego wystąpienia zbrojnego na Placu Grzybowskim, 60. rocznicy wymarszu pierwszej kadrowej, 35. rocznicy wojny polskiej oraz 30. rocznicy Powstania Warszawskiego. Warta wspomnienia jest również akcja z okazji 1 listopada 1977 roku, kiedy to mogiły patriotów zostały udekorowane biało-czerwonymi wstęgami. Wykorzystywał swoje umiejętności zdobyte na studiach i udzielał pomocy prawnej represjonowanym. W mieszkaniu na Chełmińskiej w Poznaniu od 29 marca 1977 roku prowadził punkt informacyjno-konsultacyjny Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Restytut Staniewicz był także członkiem Klubu Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego, powołanego z udziałem poznańskich studentów i Stanisława Barańczaka. Restytut Staniewicz, jako przedstawiciel środowiska opozycyjnego, w czerwcu 1978 roku był pomysłodawcą i jednym z organizatorów pierwszych niezależnych obchodów rocznicy Poznańskiego Czerwca. Obchody ograniczyły się wówczas do mszy świętej w kościele ojców jezuitów przy ulicy Szewskiej.
Natomiast w roku 1980 zorganizowano już niezależne obchody Poznańskiego Czerwca przez Restytuta Staniewicza, członków Klubu Samoobrony Społecznej, Studenckiego Komitetu Solidarności i Ruchu Młodej Polski. Wówczas zamówiono dwie msze święte. Oprócz organizacji obchodów zbierał Restytut Staniewicz, zbierał także pieniądze dla poszkodowanych w protestach robotników oraz zajmował się kolportażem książek i pism, takich jak Bratniak, a nawet powielaniem Czas Pisma Głos. Od 1980 roku należał do NSZZ Solidarność oraz był pracownikiem Wszechnicy Robotniczej przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ Solidarność. Wykłady i odczyty były organizowane dla robotników, jak wypowiadał się w wywiadzie dla Gazety Poznańskiej. Wszechnica była ruchem rewolucji moralnej w aspekcie kulturowym i społecznym. Tak szeroko zakrojona i wielotorowa działalność nie pozostawała bez zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Restytut Staniewicz był wielokrotnie szykanowany, przesłuchiwany i inwigilowany przez pracowników służb. Dodatkowo znacznym utrudnieniem w jego działalności opozycyjnej był jego trudny charakter, co wielokrotnie prowadziło do konfliktów w niejednorodnym środowisku opozycyjnym. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie podpisał deklaracji lojalności, a nadal udzielał pomocy i współpracował z ośrodkiem pomocy internowanym przy Kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu. Po 1989 roku był członkiem poznańskiego oddziału Klubu Miłośników Litwy. Zmarł 18 stycznia 2011 roku i został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Restytut Staniewicz był na pewno osobą nietuzinkową i charyzmatyczną na mapie społecznej, opozycyjnej Poznania. Chciałbym poprosić może w pierwszej kolejności naszych gości z zewnątrz o przedstawienie swojego takiego wspomnienia z pierwszego spotkania, z zawiązaniem znajomości z Restytutem Staniewiczem, bo tutaj można się zastanawiać, co wpłynęło na jego osobowość. Czy pochodzenie z Kresów, czy to jest tradycja rodzinna jego rodziców. Jego ojciec był ministrem i posłem w okresie II Rzeczypospolitej i na pewno te czynniki wpłynęły na jego osobowość i na jego zainteresowanie. Poproszę pana marszałka Marka Jurka w pierwszej kolejności o wypowiedź, wspomnienie, a potem profesora Aleksandra Hala. Ale jest... Czy mnie dobrze słychać? Tak. Tak. I gratuluję oddziałowi Wielkopolskiemu Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowania tej sesji, która jest oddaniem miejsca w historii Wielkopolski, w współczesnej historii Polski Restytutowi Staniewiczowi. Pan profesor prosił o wspomnienie osobiste, więc zacznę w 1978 roku, kiedy przyjechałem wraz z przyjaciółmi na studia do Poznania. Znałem już opinie i inne pisma opozycyjne z wówczas działających ugrupowań opozycyjnych, znaczy środków opinii. Najbliższy mi był Bratniak, którego profesor Hall był wtedy redaktorem i krótko potem zakładaliśmy Ruch Młodej Polski wspólnie, ale z formacji politycznych, które już wtedy działały, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela jako formacja patriotyczna, niepodległościowa i jego przedstawicielem w Poznaniu był właśnie Restytut Staniewicz, więc mówię krótko, po przyjeździe na studia odwiedziłem w pierwszym możliwym terminie punkt konsultacyjno-informacyjny, który mieścił się po prostu w mieszkaniu Restytuta Staniewicza i od tego zaczęła się nasza długa przyjaźń, w trakcie której prowadziliśmy wspólnie działalność polityczną. Tutaj w bardzo dobrym tym referacie wstępnym wspomniano te pionierskie, organizowane przez Restytut Staniewicza obchody Czerwca Poznańskiego, ale to była również przyjaźń intelektualna, w czasie której wiele rozmawialiśmy, mimo dzielących nas poglądów. Ja już wtedy identyfikowałem się z tradycją prawicową. Mało o tym mówiliśmy do tej pory.
doktor Staniewicz, na którego wpływ, ogromny wpływ miała i ziemia rodzinna, i rodzice, był człowiekiem, który bardzo głęboko, i to był taki ważny składnik jego ideowej charakterystyki, bardzo głęboko deklarował się jako człowiek lewicy chrześcijańskiej. Ja myślę, że to było bardzo ciekawe, dlatego że zgodnie z charakterem środowiska więzi, do którego należał w latach 60., z którym współpracował i później, dlatego że jednym z takich ważnych punktów na niezależnej, no, i opozycyjnej właściwie mapie Poznania wtedy był oddział redakcji więzi w mieszkaniu profesora Siemianowskiego na Jeżycach, z którym Restytut długo i również w latach 70. współpracował, ale zgodnie z charakterem tego środowiska w swoich poglądach nawiązywał do Muniera, bardziej do Muniera niż do Maritaina, ale w moim przekonaniu to była tylko taka ozdoba ideowa czegoś, z czym się identyfikował najgłębiej, to znaczy z tą polską tradycją romantyczną, radykalno-niepodległościową, lewicową. Restytut nie lubił Krasińskiego, uważał, że Mickiewicz był o wiele bardziej ortodoksyjnie katolickim twórcą, mimo swojego okresowego radykalizmu. I tak naprawdę, jak mówię, ten personalizm więziowy, ten munierowski socjalizm chrześcijański, tak naprawdę dla Restytuta był tylko takim uwspółcześnieniem jego tych głębokich, wyniesionych z domu przekonań, bo mama była z przekonań żeromszczanką o bardzo takich brzozowskich poglądach. Restytut zawsze mówił, że nie cierpiała połanieczczyzny, którą uważała za taki duchowy wyraz prawicy i tak dalej, a tata był demokratą wileńskim z grupy właśnie tych z lewego skrzydła obozu i legionowego, i potem pomajowego. W tym charakterze był ministrem reform rolnych przez 4 lata w rządach pomajowych, ale co Restytut bardzo podkreślał, jako poseł na Sejm Litwy Środkowej należał do tych ostatnich niedobitków, którzy próbowali choćby przez autonomię województwa wileńskiego w ramach Rzeczypospolitej ratować resztkę tego mirażu federacyjnego. No i to był taki drugi składnik poglądów Restytuta Staniewicza, dlatego że tym drugim elementem to była idea Wielkiej Rzeczypospolitej. On był wielkim zwolennikiem zbliżenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej. To podkreślam, że wschodniej, bo w tym sensie no, można mówić, że był prekursorem polityki Lecha Kaczyńskiego. Przy czym Restytut, kiedy wielokrotnie dyskutowaliśmy, uważał, że jego ideą nie jest właśnie Międzymorze jako porozumienie wszystkich narodów Europy Środkowej. Kiedy mówiłem o potrzebie takiego myślenia środkowoeuropejskiego, zawsze podkreślał, że naturalnym regionem geopolitycznym Polski to jest region ciągnący się od Karpat na północ po najbardziej północne brzegi Bałtyku. Jak słyszeliśmy w tym wprowadzeniu o tych flagach, mi się przypomniało, że dla wielu ludzi w latach 70. to przypominanie przez Restytuta Staniewicza barw narodowych Litwy, Estonii czy Białorusi tym bardziej uchodziło za jakąś fantazję heraldyczną, już nie geopolityczną, ale heraldyczną. On te sprawy tych krótkich, politycznych, dwudziestowiecznych historii tych krajów w pierwszej połowie XX wieku traktował jako zapowiedź przyszłości. Bardzo często w naszych rozmowach odwoływał się do Amalrika, do książki Andrzeja Amalrika o tym, czy Związek Sowiecki przetrwa do roku, tutaj był ta cezura orwellowska 1984, i uparcie powtarzał, że Sowiety są ostatnim mocarstwem kolonialnym, a czy się to komu podoba, czy nie, to trendem historii drugiej połowy XX wieku jest dekolonizacja, i ta dekolonizacja prędzej czy później musi również dotknąć Związek Sowiecki. Takim trzecim rysem charakterystycznym jego poglądów, o których uważam, że bardzo koniecznie trzeba wspomnieć, to był katolicyzm, dlatego że
dla Restytuta Staniewicza Kościół nie był tylko miejscem spotkań, czy miejscem, czy punktem oparcia dla działalności niezależnej w latach 60., 70., ale był głęboko wierzącym chrześcijaninem, katolikiem, godząc to z tą swoją lewicowością. Zresztą w tym duchu miewał takie asocjacje bardzo radykalne. No, często odwoływał się do Henryka Dębińskiego przed wojną, jednego z przedstawicieli żagarystów, takich jednym z najbardziej radykalnych postaci, można powiedzieć skrajnie politycznej, albo do księdza Chlebowicza w innym sensie. No, mówię, tutaj ta tradycja więziowa była dla niego punktem oparcia. Bardzo był blisko związany z dominikanami. Jak mówię, no zawsze wspominam to wszystko z sentymentem, bo bardzo wiele nas różniło w poglądach. Ten munieryzm, tradycja lewicowo-niepodległościowa i tak dalej, bardzo wiele różniło w przyjaźni. Pan profesor mówił o jego trudnym charakterze. Niewątpliwie był człowiekiem o bardzo takim wyraźnie zainteresowanym indywidualności, ale to wzmacniało jeszcze i tą jego odrębność charakterologiczną, wzmacniały jego przekonania i odwrotnie. Ta odrębność pomagała mu wyznawać te przekonania, które rzeczywiście były oryginalne i inne. W moim przekonaniu był jednym z czynników tego, dla których nie znalazł sobie miejsca w życiu politycznym już niepodległej Polski. Ale ten czas, o którym mówiliśmy, ja mogę najbardziej mówić o końcu lat 70., ale odgrywał znaczącą rolę i wcześniej w Poznaniu. To jest czas, kiedy naprawdę odegrał bardzo znaczącą rolę w budzeniu postaw patriotycznych, w odrodzeniu aktywności politycznej w Poznaniu i w Wielkopolsce. Podkreślam Wielkopolsce, bo bardzo aktywnie współpracował ze środowiskiem ruchu obrony w Kaliszu. Próbował gdzie indziej i mówi w tym sensie, myślę, że dobrze byłoby, gdyby nasza dzisiejsza sesja była początkiem większego zainteresowania jego rolą w życiu politycznym i społecznym naszego regionu, a przez to i Polski. Tak, dziękuję bardzo. Teraz prosimy o głos pana profesora Aleksandra Hala. Więc Marek Jurek bardzo trafnie, myślę, tą postać Restytuta Staniewicza po prostu opisał. Ja go też tak widzę. Marek tego nie powiedział wprost, ale faktycznie tę myśl wypowiedział. Zaznaczył, że tą pewną cechą właśnie Restytuta był taki polityczny ekumenizm. On był człowiekiem lewicy, tej lewicy niepodległościowej. Źródła jej tutaj Marek pokazał, ale uważał, że ludzie opozycji, którzy przed sierpniem 80 roku nie byli liczną grupą, powinni prowadzić z sobą dialog. Łączy ich jednak pewna postawa, rzadka postawa, która zobowiązuje właśnie do szacunku i do prowadzenia dialogu. My byliśmy wtedy na mapie opozycji zdecydowaną prawicą. Nam była bliska tradycja narodowej demokracji. Nie mogło być coś bardziej odległego od myślenia Restytuta. A mimo to nasze relacje były relacjami dobrymi, koleżeńskimi czy nawet przyjacielskimi. Ja go poznałem we wrześniu lub na początku października 77 roku, kiedy przyjechał do Gdańska, odwiedził mój dom, mieszkałem wtedy z rodzicami. W trakcie tego spotkania zjawił się także Dariusz Kobzdej, tutaj na Wybrzeżu, legendarna postać z naszego środowiska, nieżyjący już niestety. Ja wiedziałem, że on jest działaczem ruchu obrony, ale także nurtu niepodległościowego. O tym nie wspomniano, to był rodzaj konspiracji,
która powstała w latach 70. i z której wychodziły pewne inicjatywy polityczne, takie jak między innymi założenie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Poznałem go ze środowiskiem, które niebawem miało założyć Ruch Młodej Polski. Wydawał mi się człowiekiem niezwykle barwnym. To wyrażało się również w stroju. Miał beret, chodził w oficerkach. Zaproponował mi właśnie ze względu na to, że no, należymy do tego samego środowiska, wypicie Bruderschafta. Sporządził kawówkę w moim domu i z Darkiem i ze mną przeszedł na ty. No i później ten kontakt się utrzymywał. Dla mnie chyba najważniejszym spotkaniem było spotkanie w maju 79 roku. Byłem pierwszy raz w jego domu, o którym mówił Marek. I to było spotkanie właśnie z Markiem Jurkiem, Krzysztofem Nowakiem i Piotrem Miereckim, których przyprowadził do domu Restytuta, czy w każdym razie towarzyszył im Edward Maliszewski, pochodzący ze Szczecina, studiujący biologię, który sygnalizował, że w Poznaniu jest grupa młodych studentów pochodzących z Gorzowa o bardzo bliskich nam poglądach. I to był początek naszej przyjaźni, która zaowocowała już parę miesięcy później deklaracją ideową Ruchu Młodej Polski. Ale poznaliśmy się w maju 79 roku w mieszkaniu właśnie Restytuta Staniewicza, który tego mieszkania na to nasze spotkanie udzielił. Bywałem też w Poznaniu w tym okresie rozkwitu Solidarności. Widywałem się oczywiście z nim w tym czasie. Może powiem ostatnie nasze spotkanie. To był rok 2006. To było w Nasutowie. To był jubileusz 70-lecia urodzin ojca Ludwika Wiśniewskiego, postaci ważnej dla mojego środowiska. I wtedy miałem kilka takich dłuższych rozmów z Restytutem. Pamiętam, palił papierosa, byliśmy przy ognisku, poprosił mnie, żebyśmy odeszli. I tak porównywał nasze pokolenie z pokoleniem twórców II Rzeczpospolitej. Bardzo przyjaźnie mówiąc, że jednak tamto pokolenie było lepsze, było wybitniejsze. Wiem, że się wybierał i mówił mi o planach przyjazdu, być może zatrzymania się w naszym domu w trakcie wakacji, ale niestety już się nie pojawił. No i od Marka Jurka, no 10 lat temu dowiedziałem się o jego śmierci. Bardzo barwna, ciekawa, prawa postać. Ważny człowiek, ważny w moim życiu, ważny, myślę, że w życiu ludzi, którzy się z nim spotkali. Tak, dziękuję bardzo. A teraz proszę pana profesora Szrama o podzielenie się swoimi wspomnieniami ze znajomością, ze znajomości z Restytutem Staniewiczem. No, moje wspomnienia są inne i o ile pamiętam niejedno z wydarzeń, z zaszłości, o których mówili moi przedmówcy. Pamiętam nazwiska tej trójki studentów, Marek Jurek, Piotr Mierecki, Krzysztof Nowak, którzy zjawili się na moim proseminarium. O tyle z tamtymi czasami i osobą Restytuta Staniewicza nie mam bezpośrednich wspomnień, także nie potrafię powiedzieć wiele o nim jako o w ogóle o działaczu tamtych lat, działaczu, tak jak tu padły te słowa, niepodległościowym, reprezentującym swoje poglądy i polityczne, i filozoficzne. Wtedy wiedziałem, że istnieje taka postać
w jakiś sposób charakterystyczna, znacząca, ale praktycznie nie stykałem się z nim. Moje kontakty z Restytutem Staniewiczem, czy jego ze mną, bo to raczej inicjatywa wyszła z jego strony, zadzierzgnęły się w latach 90., a więc już w zupełnie innej sytuacji, kiedy, no, że tak powiem, już nie musiał walczyć o niepodległą Polskę. Już w niej był i w niej też chciał realizować swoje idee, swoje pasje. I to była działalność, powiedziałbym, o charakterze bardziej społecznym niż takim par excellence politycznym. To się wiązało oczywiście, ale no nie muszę tłumaczyć, że sytuacja była inna, inne formy działania. Także stopniowo poznawałem Restytuta Staniewicza jako rzeczywiście bardzo wyraziście zarysowaną osobowość. Wydaje mi się, że moi przedmówcy, przede wszystkim pan marszałek Marek Jurek, bardzo dobrze go scharakteryzowali. I tu właściwie mógłbym, no, swoimi słowami dopowiadać bardzo zbliżone wrażenia. Restytut, powiedziałbym tak, naczelną jego cechą było to, że to był człowiek owładnięty ideą. Idealista niewątpliwy. Tą ideą była polskość i mniej wiem o jego światopoglądzie katolickim, o którym dużo mówił Marek Jurek. Dla mnie Restytut, tak jak mnie się przedstawiał, to był Piłsudczyk. Ta polskość była skoncentrowana w osobie Józefa Piłsudskiego i kult marszałka urastał tutaj do rozmiarów egzaltacji. I rzeczywiście płaszczyzną, na której się spotykaliśmy, była idea ówczesna, właśnie z tych lat 90., idea Restytuta, że w Poznaniu powinien powstać pomnik marszałka Piłsudskiego i to taki właśnie, jaki Restytut sobie umyślił. I to jest chyba jakąś ilustracją tej jego ideowości, która miała charakter cokolwiek fantastyczny, bo akurat no, Piłsudskiemu do Poznania było daleko, Poznaniowi do Piłsudskiego też, nie tak bardzo, jak to później było przedstawiane, ale jednak daleko. Dlaczego akurat w Poznaniu? No dlatego, że tutaj mieszkał Restytut Staniewicz. Tutaj, tu chciał tę swoją ideę zrealizować. I, że tak powiem, idea, wykonalność idei to nie było zupełnie coś, czym on by się przejmował. Była idea, trzeba było ją zrealizować, a próbował ją realiom narzucić, a jeśli realia stawiały opór, tym gorzej dla nich. I w tym wszystkim, w tych działaniach odkrywałem też dodatkowe cechy jego osobowości, korespondujące niewątpliwie z tym, co już zostało powiedziane, ale ja bym to ujął trochę inaczej. Mówiłem o Piłsudskim, ale Paweł już wcześniej, to on wywodził się, jego korzenie tkwiły w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, w Wielkim Księstwie Litewskim, to był Litwin. I to był szlachcic. To był, no taki, miał ten swój temperament, który ja odbieram jako szlachecki, w którym były elementy warcholstwa, była pewna zadziorność, było, to też był taki, no, aspekt jego osobowości, jego
nieliczenia się z realiami, czy stawiania ich dużo niżej niż idei, on reprezentował i to też szlachecką postawę, zastaw się, a postaw się w razie potrzeby. Ale oprócz tego, oprócz zastawiania się, on potrafił też się stawiać. To też już wybrzmiało wcześniej i tym się wyrażał jego trudny charakter. Także ta idea pomnika Piłsudskiego w Polsce no właściwie cały czas pozostawała ideą słabo zaawansowaną, w którą Restytut wciągał rozmaitych ludzi swoim właśnie temperamentem, swoim zaangażowaniem, no, swoją ideowością. Jego działania z lat, te, które wcześniej były charakteryzowane, jego dążenia, program polityczny, jeśli można o czymś takim mówić, no, nosiły wówczas znamiona, dzisiaj można mówić o nich i padły te słowa jako o prekursorskich, no wtedy nosiły znamiona pewnej fantazji, w latach 70. zwłaszcza, 80. Troszkę inaczej to może wyglądało. Ta fantazja w jakiś sposób przecierzynęła się w rzeczywistość. Fantazja lat 90. no pozostała ideą, pozostała fantazją pewną i właściwie rzutowała na moje jakieś odbieranie tej postaci, kontakty z nią, czasami właśnie starcia z tym jego niełatwym charakterem, w ogóle niełatwym i także z tą jego cechą nieliczenia się z przeszkodami, z oporem, jakie może stawiać rzeczywistość. No ale jakaś więź między nami powstała, ona miała tutaj podłoże trochę może w jakimś stopniu osobiste. Wspominany był jego ojciec, profesor Witold Staniewicz, przedwojenny profesor Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie był kierownikiem Katedry Ekonomii Rolnictwa albo czegoś bardzo podobnego. Taką samą katedrę na Uniwersytecie Poznańskim zajmował mój dziadek. I Restytut tak uważał, no, że coś nas łączy, że jest jakaś taka wspólnota także losów, bo profesor Witold Staniewicz był represjonowany, wspomniano o tym, mój dziadek też w tym samym czasie. Także to też było budowanie, nie powiedziałbym ani nienatrętne, ani nie pierwszoplanowe płaszczyzny porozumienia, ale to też jakoś, muszę powiedzieć, między nami było. Z tym, że no to wszystko pozostało właściwie w wymiarze towarzyskim, środowiskowym, tak, powiedziałbym. Tego środowiska no, małego i skupionego wokół no, jednego celu, tego pomnika. Więc jest, moje wspomnienia, krótko mówiąc, są różne od tych, które padły wcześniej i o tych najbardziej znaczących, no powiedziałbym, dokonaniach Restytuta Staniewicza, czy o tym, co stanowi właśnie, że jest on przywoływany tutaj, o jego działania, dokonania z lat 70., z lat 80., no w to niestety włączyć się nie potrafię. Tak, dziękuję bardzo. Tutaj padło określenie, że Restytut Staniewicz był taką postacią ekumeniczną. No, jest coś w tym na rzeczy, bo jak się spojrzy na jego działalność polityczną, to tak, współpracował z nurtem niepodległościowym Leszka Moczulskiego. Potem współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Następnie z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Następnie ze Studenckim Komitetem Solidarności, pomimo dużych różnic wiekowych, tak? Później pod koniec lat 80., dokładnie w 1988 roku, wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, kierowanej przez Jana Józefa Lipskiego.
W tej partii był chyba gdzieś tak 2 lata czy 3, a następnie od roku 1993 należał do Konfederacji Polski Niepodległej i ja go z tego okresu pamiętam, jak on uczestniczył w różnych sesjach z Leszkiem Moczulskim. I moje pytanie jest takie, mianowicie skąd się brała ta ekumeniczność Restytuta Staniewicza? Dlatego, że po pierwsze on potrafił rozmawiać ze wszystkimi. On się nie zamykał tak jak obecnie w jakiejś takiej bańce informacyjnej. Miał swoje wyraziste poglądy, to jest prawda, ale potrafił te poglądy konfrontować z innymi osobami. Co więcej, ja go po raz pierwszy jakby spotkałem w latach 80. Byłem wtedy studentem historii i pamiętam, że była wtedy jakaś sesja poświęcona II Rzeczypospolitej, kierowana przez profesora Czubińskiego. I wtedy Restytut Staniewicz był tam obecny i zabrał głos. No i później profesor Antoni Czubiński polemizował z nim. I ta cała, powiedzmy, rozmowa, ta cała dyskusja toczyła się w kulturalnej atmosferze, pomimo różnic niewątpliwych dzielących profesora Czubińskiego i Restytuta Staniewicza. Tak więc tutaj mamy pewien paradoks, tak? Bo z jednej strony osoba, która reprezentuje taki typ ostatniego Sarmaty z Rzeczypospolitej, ale z drugiej strony mamy też pewnego rodzaju otwartość i tolerancyjność. Jak tutaj panowie tą cechę postrzegają i postrzegali? Może tutaj też tradycyjnie rozpocznę od naszych gości, którzy uczestniczą w tym w trybie zdalnym. Może najpierw profesor Aleksander Hall się wypowie. O, tu jest nie problem, nie słyszymy. A tak. Na ten aspekt szlacheckości. Tak, to była, myślę, on był... Był szlachcicem. Ja myślę, że tutaj odgrywała rolę, to oczywiście poza tym był charakter człowieka. Myślę, że on z natury był człowiekiem ciekawym innych ludzi, szanującym innych ludzi, ale on uważał, że przynależność do opozycji demokratycznej to jest także rodzaj szlachectwa. I ludzie, którzy jednak podjęli decyzję o jawnym przeciwstawieniu się systemowi, pomimo różnic, które pomiędzy nimi występują, należą do pewnego wspólnego stanu, nie tak licznego. Ja myślę, że to jest jeden z kluczy do zrozumienia tego jego ekumenizmu, poza pewnymi cechami, że tak powiem, osobowościowymi, właśnie ciekawością ludzi, ciekawością, szacunkiem dla ludzi. Ja prawdę mówiąc już nie pamiętałem, że on należał ostatnią partią, w której była Konfederacja Polski Niepodległej. Natomiast doskonale pamiętam, że on z Leszkiem Moczulskim był związany silnymi więzami przyjaźni. Można go uznać za przyjaciela domu Moczulskich. Moczulski także, bywając w Poznaniu, zawsze się z nim spotykał. To jeszcze są lata 60., myślę, a już na pewno lata 70. Z pewnością do nurtu niepodległościowego Restytut trafił poprzez Leszka Moczulskiego. To o tym nie mam na to dowodów, ale jestem o tym przekonany. Tak, dziękuję bardzo. Pan marszałek Marek Jurek. Ja zacznę od uwagi szczegółowej, która się wiąże z ogólnym tematem, do tego, co mówił pan profesor Schramm, jeden z moich ulubionych wykładowców na studiach. Ale Restytut, tak, był namiętnym Piłsudczykiem, to prawda. Ale co jest ciekawe, podobnie jak jego ojciec, krytycznym, to znaczy zaczynając może od tyłu, to znaczy od ojca. Ojciec protestował przeciwko procesom brzeskim, a w obronie autonomii uniwersytetu, w proteście przeciwko
tak zwanym reformom jędrzejewiczowskim złożył mandat poselski posła BBWR-u. Arestytut, co ciekawe, w tej swojej, no nawet trudno powiedzieć, czy sanacyjnej, ale lewicowo-piłsudczykowskiej świadomości wielokrotnie powtarzał w naszych rozmowach, co było, zawsze dla mnie było intrygujące, że Piłsudski był wielki w drodze do niepodległości, nie wykonując władzy, ale w drodze do niepodległości. Oczywiście to nie umniejszało jego respektu dla geopolitycznych poglądów czy stanowiska marszałka, przekonania, że, tak pamiętam z naszych rozmów, że gdyby Piłsudski żył, to w 1939 roku zamiast przyjmowania gwarancji brytyjskich, to mówił, stary profesor Mościcki miał rację, żeby nie wierzyć Brytyjczykom, i gdyby Piłsudski żył, poleciałby do Moskwy, uzyskałby jeszcze przynajmniej rok pokoju i tak dalej. Ale jak mówię, on zawsze powtarzał, że Piłsudski był wielki w drodze do niepodległości, był dosyć krytyczny do sposobu wykonywania rządów sanacyjnych. To było oryginalne. Z drugiej strony, no, ten lewicowy człowiek, kiedy rozmawialiśmy o prawicy, lewicy, zawsze mówił, Marek, poczytajcie księdza Mejsztowicza. I to się też bardzo różni, łączy z tym, o czym mówili obaj profesorowie, i Olek, i profesor Szram, że poszło z dymem księdza Mejsztowicza. To są, w pierwszym wydaniu, to się by chyba nawet nazywało Gawędy o czasach i ludziach, w tym jeszcze wydaniu pierwszym imigracyjnym. No to jest właściwie książka wpisująca się całkowicie w tradycję tej klechdy domowej idącej od pamiątek Soplicy i pana Tadeusza po dziś dzień. U Restytuta to się wszystko bardzo ściśle łączyło, jak mówi, jego ta lewicowość wywodziła się raczej z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, a nie z Muniera. No, Munier był pewnym sztafarzem. On lubował się w powtarzaniu, że kilkunastu Staniewiczów brało udział w obu powstaniach, a kilku poszło na wielką emigrację. I to była ta jego żywa tradycja, która, mówi, jak w niczym się nie kłóciła z jego tymi przekonaniami społecznymi, wręcz przeciwnie, w jakiś sposób się łączyła. No ale pan profesor pytał o ten ekumenizm. No pierwsze źródło to Olek wskazał. Ja w ogóle jestem bardzo wdzięczny Restytutowi, uważam to za jego jedną z tych momentów historyczności w jego działalności. To, że tak jak profesor Hall mówił, no myśmy się poznali dzięki niemu. On w jakimś sensie patronował zbliżeniu naszych środowisk i naszemu zaangażowaniu w ruch Młodej Polski. Być może pewnie poznalibyśmy się, tak jak z Restytutem, poznalibyśmy się i z kolegami z Gdańska prędzej czy później, ale on niewątpliwie to ułatwił, chociaż tu jest różnica w naszej pamięci, to zupełnie obok głównego tematu naszej dyskusji. Mi się wydaje, że się poznaliśmy specjalnie w lutym 79 roku, że Olek przyjechał chyba jeszcze w zimie na pierwsze spotkanie. Nie, nie, z całą pewnością. Pogodę pamiętam. Jakąś, jest tak. To wszystko opisane w materiałach IPN-u. Aha. Zostało też oczywiście odnotowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Mi się wydawało, że to było w lutym, że pierwsze spotkanie było w moim mieszkaniu na Słowackiego, potem byliśmy u Restytuta i to tego Słowackiego to jestem... Ale to mówię, to zostawmy, bo to... Ale na pewno maj, na pewno maj. A bardzo, no widocznie tak, no mówię, to też się wiąże z jeszcze jedną kwestią, którą chciałem powiedzieć na koniec, że wszyscy wiemy, że czas historyczny nie biegnie jednostajnie, on ma okresy swoich spiętrzeń. I oczywiście to, co buduje poglądy, miejsce w historii społecznej, sylwetkę Restytuta Staniewicza, tutaj wszystkie okresy są właściwie bardzo ciekawe i one w tą mozaikę się wpisują. Ale jego czas historyczny, to spiętrzenie, to jest druga połowa lat 70. Mówię, pewnie w jakimś sensie może i lata 60., ten okres więziowy i tak dalej, ale niewątpliwie ta druga połowa lat 70. to jest okres bardzo ważny, dlatego że jego mieszkanie na Chełmińskiej, punkt konsultacyjno-informacyjny, był rzeczywiście takim miejscem, gdzie to paradoks, no bo u człowieka, który się identyfikował z tradycją lewicy, nielewicowa opozycja, czy to powiedzmy niekorowska, mogła w jakiś sposób się zbierać i organizować. Jego zaangażowanie w opozycję demokratyczną
w to nieliczne grono ludzi, o czym mówił profesor Hall, którzy podjęli wtedy jawną działalność, to jest jego czas historyczny. Czas, kiedy w jakiś sposób, który jest tym szczytowym biegunem jego życia, do którego zmierza to, co było wcześniej, z którego wynika to, co było potem. A opozycja, no to była przede wszystkim, opozycja się opierała na tym imperatywie, który obrony prześladowanych, który budował jej etos, że niezależnie od poglądów społecznych, od celu niepodległościowego, od chęci walki o większą wolność narodu, obronę tożsamości i tak dalej, chyba najczęściej tym pierwszym imperatywem, który kazał właśnie w ten sposób, a nie w inny, realizować te zasady, te wartości, no to była kwestia solidarności prześladowanych. I niewątpliwie Restytut to przeżywał bardzo mocno, zresztą jestem wdzięczny za ten referat historyczny początkowy, który pokazywał tą jego działalność i w okresie października, i w okresie milenium, i w okresie marca, bo to wszystko jakieś było przygotowanie do tego, ale stąd chyba płynął ten jego ekumenizm, no po prostu przekonanie, że mamy wspólne zadanie do wykonania, że wypełnienie pewnego kryterium moralnego no, tworzy taką realną właśnie wspólnotę, to co Olek nazwał tym szlachectwem moralnym. No i chyba tej zasadzie, no, ale przede wszystkim chyba jednak też przejęcie sprawą państwa polskiego i przejęcie sprawą niepodległości, sprawą państwa polskiego i to wszystko. Poza tym, no mówię, no, my dzisiaj bierzemy jako rzecz naturalną tą wściekliznę polityczną, która jakoś tam zaraziła nasze życie społeczne i polityczne. A może właśnie powinniśmy myśleć o tym, że postawa Restytuta była normalna, a nie to, co dzisiaj, czego doświadczamy na każdym kroku, jest normą, no bo nie jest. Mi się wydaje, że pewnie i po to warto wspominać tamten czas i ludzi, którzy wywierali wtedy znaczący wpływ właśnie po to, żeby w ten sposób myśleć. Tak, dziękuję. Warto może wspomnieć, że postać Restytuta Staniewicza, to tą postać można również porównać do takiej postaci wyjętej żywcem z książki Cywińskiego, Rodowody niepokornych, bo tutaj on się no, odwołuje do tradycji lewicowej, ale to była tradycja lewicy niepodległościowej i nie takiej postkomunistycznej czy postrewizjonistycznej. Tak więc tutaj ta tradycja jest trochę inna i może tutaj też warto wspomnieć słowo o jego ojcu, ponieważ Witold Staniewicz krótko był, przez kilka lat był zatrudniony w Instytucie Historii Europy Środkowo-Wschodniej w Wilnie i to była taka pierwsza placówka sowietologiczna w okresie międzywojennym. Ona powstała jeszcze przed powołaniem różnych katedr czy instytutów w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak, właśnie. Czyli tutaj to też można powiedzieć, że to też wpłynęło na osobowość i na poglądy Staniewicza, że on uznawał, iż Związek Radziecki wcześniej czy później się rozpadnie jako takie ostatnie imperium kolonialne świata. Tak, ja bym tutaj nawiązał, jeśli można, jednak do innego skojarzenia pana profesora, nie tego z Instytutem Wileńskim lat międzywojennych, tylko z Rodowodami niepokornych. No bo to jest pokolenie, że tak z grubsza można powiedzieć, też pokolenie Piłsudskiego. I wracam tutaj do Restytuta jako Piłsudczyka, zresztą no wracam, cały czas to jest obecne. Bardzo słuszno uderzyła mnie, a jednocześnie no jest zupełnie oczywista uwaga właśnie pana marszałka Jurka, że był on krytyczny wobec Piłsudskiego sprawującego władzę. Nie? Oczywiście dla niego bohaterem był ten Piłsudski romantyczny, ten Piłsudski konspirujący, ten Piłsudski i walczący przez to z istniejącymi no, realiami politycznymi. Ten Piłsudski służący idei polskości. I wydaje mi się, nawiązując do pytania, które organizuję teraz nasze wypowiedzi, to, co mniej mogę powiedzieć o Restytucie niż
niż inni uczestnicy tej dyskusji. Wrócę do tego, co ja, do sformułowania, którego już użyłem. Restytut był owładnięty ideą polskości i wszędzie, szukał wszędzie ludzi, którzy by to podzielali, którzy też byliby tym owładnięci. Jaka? Dobrze, o tym możemy dyskutować. Taka, inna, ale to jest to, co powinno nas łączyć i no, wszystkich Polaków właściwie. A jak wszystkich, no to właśnie ekumena. Mnie tutaj uderzyło to wspomnienie jeszcze pana profesora Brzechczyna, w którym obok siebie pojawiły się nazwiska Restytuta Staniewicza i Antoniego Czubińskiego. No bo tu rzeczywiście o wspólnotę poglądów było trudno, ale zainteresowanie polskością i historią, przekonanie o tym, mówię zaraz o Restytucie oczywiście, przekonanie o tym, że jego rozumienie polskości, jego odczytywanie historii jest właściwe, no to mogło go pchać do dyskusji z interlokutorem tak różnym jak Antoni Czubiński, ale jednocześnie, ale jakby w celu no nie właśnie flekowania przeciwnika, nie obrażania, broń Boże, bo to no nie, tylko przekonywania, no przecież racja jest po mojej stronie, no bo to jest oczywiste, że jest tak, jak ja to widzę, jak ja to mówię. I myślę, że ta gotowość, bo dodajmy tu jeszcze jedno, to nie padło może wprost, ale Restytut był, i to też koresponduje i ze szlachockością, z innymi, był człowiekiem mownym. Jak zabrał głos, to trzymał go długo. No więc tutaj też on po prostu bardzo lubił mówić o tych swoich ideach, o tych swoich pasjach, także do Antoniego Czubińskiego. Czemu nie? Ale on też słuchał, bo ja pamiętam, powiedzmy, jego trzecie spotkanie z nim, to było na początku, na przełomie lat 90. i 2000. I on mi zaproponował udział w jakiejś sesji, którą organizował na temat katolickiej nauki społecznej. Mm-hmm. Ja mu wtedy powiedziałem, że no, ja nie jestem specjalistą od tego, no ale interesuję się protestantyzmem, mogę powiedzmy coś tam na ten temat powiedzieć. No i on to moją propozycję przyjął, tak, ale no potem z jakichś tam powodów już organizacyjnych do tej chyba sesji nie doszło, tak więc ja bym powiedział, że Restytut Staniewicz był taką no, postacią jednak otwartą, tak? To znaczy była ta wyrazistość, ale to nie jest tak jak powiedzmy obecnie, że jesteśmy wyraziści, posługujemy się takim radykalnym językiem, tak? I jednocześnie się zamykamy w tych tak zwanych bańkach informacyjnych. Mm-hmm. Tutaj u niego tego nie było. On pomimo tej swojej wyrazistości potrafił rozmawiać z każdym, tak? I tutaj jakby zmierzając już do takich pewnych konkluzji, to się warto zastanowić, co pozostaje dzisiaj z dziedzictwa Restytuta Staniewica, tak? Co warto z tej jego postawy tutaj no, kultywować, przypominać i realizować. Tego, nie, tak? On był gotów rozmawiać z każdym, tak, ale dodam jednak i powtórzę to, co mówiłem, po to, żeby przekonywać, żeby przeciągnąć na swoją stronę, ale no przecież no w ten sposób właśnie no trzeba rozmawiać, trzeba szukać wspólnych stanowisk. On chciał o katolicyzmie, pan profesor zaproponował protestantyzm. No też, dlaczego nie, jak katolicyzm, to i protestantyzm. To taka otwartość w sensie no, otwartość na możliwości spożytkowania tego, co bez mała z każdej strony może być wniesione do tej wspólnej sprawy. Tak, to warto właśnie u niego dostrzec i podkreślić. Tak, proszę może profesora Aleksandra Hala o podzielenie się też może refleksjami czy wspomnieniami. I na odpowiedź na takie pytanie, które tutaj też zadałem, na ile ta postawa Restytuta Staniewicza jest cenna w naszych czasach również, tak, obecnie. Jeżeli zgodzić się z profesorem Tomaszem Szramem, że tą istotą było owładnięcie polskością,
No to wydaje mi się, że ta postawa jest dalej aktualna. Dalej to jest zadanie. Dalej trzeba myśleć w tych kategoriach, co wcale zresztą nie wyklucza myślenia w kategoriach uniwersalnych czy kategoriach europejskich, ale troska o Polskę, troska i poczucie odpowiedzialności za nią, to są, jeśli to była istota, że tak powiem, postawy Staniewicza, to to jest absolutnie aktualne. I drugi moment, to postawa niepokorna. To jest postawa, pewna dyspozycja, którą trzeba mieć w sobie, że czasami trzeba mówić nie w imię własnych przekonań, zgodnie z własnym sumieniem. Świadomy obywatel to jest obywatel myślący i kierujący się jednak wskazaniami moralnymi, etycznymi. Myślę, że to zachowuje zawsze aktualność i to na pewno reprezentował w swoim życiu i w swoją postawą właśnie Restytut Staniewicz. Tak, dziękuję bardzo. Pan marszałek Marek Jurek. Co pozostało aktualnego z dziedzictwa Restytutu Staniewicza? Jak tutaj można? No. Nie wiem, czy się nie zerwało. Chyba coś się... Marek jakoś zniknął. Tak, coś się zerwało może, ale... Coś musiało się zerwać. Tak. O, tutaj. Jest. Coś mówi. Pytanie. Co zostało, co jest aktualnego w dziedzictwie Restytuta Staniewicza dzisiaj? Co można z jego postawy, działalności, sposobu działania wykorzystać obecnie i kultywować obecnie? No, mamy obraz. Tak. Co pozostało dzisiaj z dziedzictwa Restytuta Staniewicza? Jakie cechy jego działalności, jego postawy, umysłowości są cenne, szczególnie dzisiaj, w drugim dziesięcioleciu, czy właściwie w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku? Się zawiesiło chyba. To, tak, to może... halo, czy jesteś słyszalny? To może zadam to pytanie do profesora Schrama. Co pozostało aktualnego z dziedzictwa Restytuta Staniewicza? Jakie cechy jego umysłowości i postawy no, są szczególnie ważne czy cenne dzisiaj? Myślę, że, to, że ta odpowiedź pozytywna, wskazująca na coś, do czego można nawiązać, została udzielona już przez pana profesora Hala. To przede wszystkim no to zainteresowanie, głębokie zaangażowanie, no, pasja do, wyrażająca się no, w tej idei polskości. Będę do tego wracał, no bo to mi najbardziej z Restytutem się kojarzy. Był w pewien sposób i anachroniczny, i można powiedzieć wizjonerski, tak samo jak Piłsudski swojego czasu, w tym nawiązaniu do dawnej idei Rzeczypospolitej obojga narodów i wielu narodów, która w tym zapatrzeniu, mówiliśmy o tym na początku,
geopolitycznym, w to właśnie miejsce, w którym leżała Rzeczpospolita. Dzisiaj sytuacja jest bardzo różna, ale geopolityka jest czymś mocno trwałym. Tak, i chyba skoncentrowanie właśnie myślenia geopolitycznego na tym miejscu Europy, które tak bardzo i należy do historii Polski i musi Polskę obchodzić, to jest, do tego na pewno warto nawiązywać, odwoływać się. Tak, dziękuję bardzo i teraz prosimy o odpowiedź pana marszałka Marka Jurka. Co jest z dziedzictwa Restytuta Staniewicza szczególnie cenne i warte kontynuowania dzisiaj, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku? Ja wracam po chwili przerwy do rozmowy, bo miałem chwilową awarię internetu, także być może coś mi umknęło. Ale myślę, że o najważniejszej rzeczy przed chwilą pan profesor Szram powiedział. Kiedy dzisiaj myślę o tym prekursorstwie Restytuta, to myślę, że jego głównym takim przesłaniem było to, żeby myśleć podmiotowo o naszych sąsiadach w Europie północno-wschodniej. On miał bardzo często, kiedy kwalifikujemy na przykład federaliści czy w jakikolwiek inny sposób poglądy ludzi, to bardzo często dopuszczamy się takich zbitek, identyfikując poglądy wszystkich reprezentujących daną tendencję. Restytut miał na przykład bardzo różne poglądy od Adolfa Bocheńskiego, ale myślę, że jedna rzecz była tam bardzo istotna, żeby właśnie nie tyle projektować innym krajom ich przyszłość polityczną, ale myśleć podmiotowo, zainteresować się tym, co w tym regionie się dzieje, bo dzieją się rzeczy ważne. Na przykład dzisiaj jestem przekonany, że od roku zupełnie kluczowe dla naszej geopolityki kwestie rozgrywają się na Białorusi. My nie powinniśmy o tym, co tam się dzieje, myśleć ani z perspektywy, krótko mówiąc, nie powinniśmy na to nakładać żadnych klisz cudzoziemskich czy ideologicznych, ale przede wszystkim powinniśmy interesować się tym, co się tam dzieje i co z tego może wyniknąć również dla Polski. Restytut myślał w ten sposób, niezależnie od tego, jakie rozwiązania rekomendował. Druga rzecz to jest jego wizja patriotyzmu państwowego, który z zasady jest różnolity, niezależnie od tego, jakie wersje będzie przyjmował, ale to jest koncepcja solidarności narodowej polegająca nie na tym, że taka czy inna władza czy kierunek polityczny domaga się poparcia, solidarności ze sobą, ale przekonanie, że solidarność narodowa to jest solidarność Polaków reprezentujących różne tradycje, różne kultury, czy wszystkich składników życia narodowego Rzeczypospolitej. To jest, myślę, myślenie to w duchu księdza Mejsztowicza, który był zupełnie innej tradycji niż Restytut, chociaż z tej samej tradycji Wielkiego Księstwa. To jest coś bardzo ważnego. Ale najważniejsze, jak sądzę, jest co innego. Dlatego, że my dzisiaj żyjemy w dobie tych tak zwanych polityk historycznych, a ważne jest coś, co jest w nazwie instytutu, który nas gości. Pamięć narodowa i polityczne czy kulturowe obowiązki pamięci. My po prostu o takich ludziach, ze względu na rolę, którą odegrali w swoim miejscu, w swoim czasie, to znaczy w Wielkopolsce drugiej połowy lat 70. czy w Poznaniu lat 60. 70. i szerzej, mówię w kraju, bo to projektowało. My o tych ludziach po prostu powinniśmy pamiętać ze względu na obowiązek pamięci. Tak jak był czas obrony prześladowanych, tak samo jest czas obrony zapomnianych czy przypominania zapomnianych. Świadomość narodowa nie może polegać na takim czy innym projektowaniu naszych nastrojów wstecz i szukaniu tam jakiegoś historycznego tła dla naszych własnych przeżyć, dla naszych własnych dążeń, ale to musi, przepraszam, dobiegamy do końca, powiem, jednak na takim konradowym umiłowaniu całego narodu, wszystkiego, co w nim było, ludzi, którzy w nim byli, wydarzeń, które w nim były, przede wszystkim na takim zwykłym wypełnianiu obowiązków wdzięczności wobec ludzi, którzy odegrali właśnie swoją rolę i w naszym życiu, i w życiu narodowym w jakimś momencie. I z tego punktu widzenia Restytut jest jednym z wybitnych przedstawicieli
tego wąskiego grona ludzi, którzy w latach 70., o czym mówił profesor Hall, no, dokonywali politycznego przebudzenia uczuć narodowych, tego przebudzenia politycznego, które potem zaowocowało masowymi już działaniami Solidarności. To był bardzo ważny moment w historii Polski, którego nie należy ani, którego nie należy przeceniać, ale nie wolno nie doceniać. I w tym czasie Destytut odegrał bardzo ważną rolę. Ja mówię, zakończę na tym, od czego właściwie zacząłem, no bo bardzo dobrze, gdyby nasza bardzo cenna sesja, za którą jestem bardzo wdzięczny oddziałowi, panu profesorowi, wszystkim organizatorom, żeby nasza sesja prowadziła do jakiegoś zainteresowania jego osobą, bo jest to na pewno człowiek, który zasługuje na monografię, która byłaby bardzo ważną książką dotyczącą historii społecznej i politycznej w latach 60., 70., krótko mówiąc, tego wszystkiego, co myśmy wtedy przeżyli, tego, jak w ogóle Polska przeżyła komunizm, co dopiero trzeba opisać, bo my bardzo często rysujemy historię polityczną, koncentrując się na deklaracjach, wydarzeniach, tych właśnie momentach spiętrzenia historii. Ale to trzeba również opisać od strony tam, gdzie historia społeczna zbiega się z polityczną, przez życie konkretnych ludzi, których nie ma co wynosić dwa piętra wyżej na piedestał, ale których nie można pozbawiać tego piedestału, bo odegrali swoją rolę, o której mówię, o której my musimy pamiętać. Tak, dziękuję bardzo. Wnioski z tej sesji są takie, że historia Polski jest ciekawa, jest wiele w niej do zbadania. Tutaj uczyniliśmy tylko kroczek w przód. I dziękuję bardzo za zrobienie tego kroku uczestnikom naszej sesji, czyli panu profesorowi Tomaszowi Szramowi, panu marszałkowi Markowi Jurkowi i profesorowi Aleksandrowi Hallowi również. Dziękuję, ja bardzo, dziękuję bardzo pani Annie Heckert, która przygotowała krótki zarys biograficzny Restytuta Staniewicza. Dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję serdecznie.